17-letni Jaber al-Bakr, syryjski uchodźca żyjący ostatnio w Chemnitz w Saksonii. W minioną sobotę policja weszła do jego mieszkania, gdzie znaleziono duże ilości materiałów wybuchowych. Sam podejrzany zdołał uciec. Ujęto go dopiero wczoraj dzięki innym syryjskim uchodźcom, którzy rozpoznali poszukiwanego, obezwładnili go i przekazali policji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Z powodu suszy i pasożytów we Włoszech drastycznie spadła produkcja jadalnych kasztanów, a bez nich nikt na Półwyspie Apenińskim nie wyobraża sobie jesieni. Tegoroczne zbiory w całym kraju nie przekroczą 20 milionów kilogramów. 100 lat temu produkcja jadalnych kasztanów wynosiła tu 819 milionów kilo. Rolnicy nie mogą poradzić sobie z licznymi pasożytami, które rujnują całe uprawy. Szczególnie ucierpiało włoskie południe, a przede wszystkim region Kampania, który był zawsze kasztanowym zagłębiem. Bez jadalnych kasztanów zaś Włosi nie wyobrażają sobie jesieni. Prażone bądź pieczone w domu albo na ulicy, na oczach klientów są prawdziwym przysmakiem, na czym żerują ich nieuczciwi sprzedawcy. Za kilka sztuk kasztanów żądają nie mniej niż 5 euro, podczas gdy za tę samą sumę w sklepie spożywczym kupić można ich cały kilogram. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Od rana deszczowo nad morzem, w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Na termometrach od 4 stopni na Podlasiu do 6 w Małopolsce i centrum i 9 stopni na Wybrzeżu. W ciągu dnia pochmurno, przejaśnienia na południu kraju. Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zajady? ActiSoftin szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje tęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoftinu. ActiSoftin. Problem zajadów znika bez śladów. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutina CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutina CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. 8 minut po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Aleksandra Kozera, witam ponownie. Jest wtorek, 11 października. W poranku Polskiego Radia 24, jeszcze przed 7.30, dużo ważnych informacji dla wielbicieli sportu. Rafał Bała obiecał najważniejsze i najnowsze doniesienia w sprawie dzisiejszego meczu Polska-Armenia. To o 8.20, a już teraz w studiu witamy Dominika Oleńskiego. Dzień dobry. To znak, że czas na ekonomię. Informacje gospodarcze. We wrześniu ceny towarów nadal były niższe niż przed rokiem, tak uważają analitycy. Dziś GUS przedstawi dane na ten temat, komentuje Łukasz Bugaj, analityk domu maklerskiego BOŚ.
w miarę zbliżania się do przełomu tego i przyszłego roku ta deflacja powinna wyhamowywać. Ona oczywiście trwa już bardzo długo, ponieważ miniony miesiąc to był 27 miesiąc, czyli to jest 2 lata i 3 miesiące, kiedy ta deflacja trwa. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu deflacja ukształtowała się na poziomie 0,5%. Marek Chrzanowski został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ma świetne doświadczenie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracował w Radzie Polityki Pieniężnej, już przez wiele lat również angażował się jako kierownik w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor Marek Chrzanowski w ubiegłym roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju, był też członkiem Rady Polityki Pieniężnej. We wrześniu tego roku złożył rezygnację, a na stanowisku szefa Komisji Nadzoru Finansowego zastąpi Andrzeja Jakubiaka. To od 13 października. Być może już dziś poznamy stanowisko polskiego rządu w sprawie umowy CETA, umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski mówił w TVP Info, że jest ona w tej chwili analizowana. Z punktu widzenia geopolitycznego wydaje się opłacalna. Z punktu widzenia ekonomicznego tych plusów już nie widać. Są problemy prawne, bardzo skomplikowane, które mogą być furtką do rozwiązań niekorzystnych dla następnego układu. Kolejnym porozumieniem, nad którym debatuje Unia Europejska, jest TTIP, czyli umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. A dziś rząd ma się zająć też zmianami w tegorocznym budżecie. W Polsce spada nie tylko bezrobocie, ale również szybko rosną płace. Tak wynika z najnowszych kwartalnych badań NBP o polskim rynku pracy, mówi Paweł Strzelecki, jeden z autorów raportu. W tej chwili tych odpływów migracyjnych jakoś tak bardzo nie widać. Co więcej, pojawia się u nas krótkoterminowo bardzo dużo pracowników z Ukrainy. A mimo to płace zaczynają powoli rosnąć. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie we wrześniu wyniosło 8,4%. Jest zgoda ministrów finansów strefy euro na przekazanie Atenom 1,1 mld euro. Zielone światło dla przekazania części kredytu było możliwe, bo Grecja przyspieszyła wdrażanie reform, których domagali się międzynarodowi pożyczkodawcy. A tymczasem tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali Brytyjczyk Olivier Hart i Finn Bengt Holmström za badania w dziedzinie teorii kontraktów. To jest nagroda w obszarze teorii firmy. To są rozważania na temat tego, czy i w jakim stopniu kontrakty prowadzą do asymetrii, jeśli chodzi o siłę na rynku, a zwłaszcza nieprawidłowości w zawieraniu samych kontraktów. Wybór Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk komentowała profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. I czas na kursy walut o poranku. Obecnie euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,83, funt brytyjski 4,72, a za franka szwajcarskiego płacimy obecnie 3,90 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Felieton. A w studiu Andrzej Stankiewicz z portalu onet.pl. Szanowni Państwo, coś się musiało stać na linii Jarosław Kaczyński-Donald Tusk między majem a lipcem tego roku. Oto 8 maja w Rzeczpospolitej ukazuje się tekst, który jest ważnym pokojowym sygnałem dla Tuska ze strony Kaczyńskiego. Tekst ów napisał europoseł Ryszard Czarnecki. Oczy i uszy Kaczyńskiego w unijnych instytucjach. Zacytuję kluczowy ostatni akapit tego tekstu, zatwierdzony, jak wynika z moich informacji, osobiście przez lidera PiS. Brzmiał on tak. Kaczyński ma swoje zasady. Jedną z nich jest popieranie Polaków na stanowiska międzynarodowe, niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentują. Kaczyński nie poświęci zasad w imię rewanżu. Tusk nasze poparcie będzie miał. Wyglądało więc na to, że mimo potyczek zapanował trwały rozejm w wojnie polsko-polskiej. Tym bardziej, że gdy Tusk wyjeżdżał do Europy jesienią 2014 roku, Kaczyński wylewnie go pożegnał na sali sejmowej, wprawiając w osłupienie swą własną partię. Ale wróćmy do tekstu obiecującego Tuskowi poparcie. Przypominam, to był początek maja. Już 2 miesiące później wnikliwi czytelnicy tejże Rzeczpospolitej musieli przecierać oczy ze zdumienia, czytając wywiad z Kaczyńskim, a w nim takie oto słowa. W sprawie Tuska nie będę się wypowiadał z oczywistych względów. Smoleńsk to dla mnie sprawa w najwyższym stopniu osobista. Wiem dobrze i muszą mi Państwo zaufać, że w tym czasie plany poparcia Tuska na kolejną kadencję w Brukseli były już nieaktualne. Nieaktualne właśnie ze względu na Smoleńsk. Między majem a lipcem do Kaczyńskiego zaczął intensywnie pielgrzymować Antoni Macierewicz, przedstawiając dokumenty w jego mniemaniu obciążające Tuska odpowiedzialnością za katastrofę. Opowieści o zawartości tych dokumentów jest wiele, ale ogólny wniosek jest taki, że Macierewicz przekonał Kaczyńskiego, iż Tusk
spiskował z Putinem przeciw prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu już od września roku 2009, gdy rosyjski premier przyleciał na Westerplatte w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na sopockim molo miał zostać wstępnie ustalony scenariusz, wedle którego Tusk i Putin spotykają się w Katyniu w kwietniu 2010 roku, a prezydent leci na groby polskich oficerów sam i nieproszony. Wedle Macierewicza to jedna z fundamentalnych przyczyn katastrofy. W dniu lądowania Tuska lotnisko w Smoleńsku mogło być lepiej wyposażone ze względu na spotkanie z Putinem. Gdy 3 dni później w Smoleńsku lądował Kaczyński, jego wizyta nie miała dla rosyjskiego państwa żadnej rangi, więc i obsługa lotniska mogła być w pośrednim sorcie. Opowiadam Państwu o tym wszystkim, żebyście uwierzyli, że nie jestem dziś zdziwiony najnowszymi wypowiedziami prezesa Kaczyńskiego. W Gazecie Polskiej mówią tak: przewodniczącym Rady Europejskiej nie powinien być człowiek, wobec którego być może stawiane będą poważne zarzuty. A potem mimochodem dorzuca coś o tym, że Tusk mógłby dobrowolnie poddać się karze albo zostać świadkiem koronnym. W sumie nie jest nawet szczególnie ważne, czy Unia zechce Tuska bez poparcia Kaczyńskiego, co można sobie wyobrazić. Istotniejsze jest co innego. Aż sam się waham, czy to głośno powiedzieć. Czy Kaczyński naprawdę chce wsadzić Tuska do więzienia? Przecież wraz z zaostrzającą się antytuskową retoryką prezesa, prokuratura wszczęła serię śledztw, tropiąc ewentualną zdradę dyplomatyczną w sprawie Smoleńska, a to śledztwa, w których można oskarżyć Tuska i postawić go przed sądem. Nie wiem, czy Tusk zawinił w sprawie Smoleńska, czy ma sumienie niczym kryształ. Zwracam tylko obozowi władzy uwagę, że stąpa po grząskim gruncie. PiS przejął po wyborach wszystkie instytucje opresji i siły, więc może ich użyć jak chce. Jeśli jednak PiS swą prokuraturą zacznie oskarżać Tuska bez przekonujących dowodów, to Polska zdecydowanie zbliży się na wschód, bo to tam wsadzanie za kraty przeciwników politycznych jest ulubionym standardem władzy. PiS musi uważać, by przez tropienie Tuska polska reputacja w Europie i na świecie zupełnie nie legła w gruzach. Do usłyszenia, Andrzej Stankiewicz. Felieton przygotował dla Państwa Andrzej Stankiewicz z portalu onet.pl. Bardzo dziękuję. Już kwadrans po 8. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, zmiany w tegorocznym budżecie czy informacja na temat przyjęcia umowy handlowej CETA między Unią Europejską a Kanadą to główne punkty dzisiejszego posiedzenia rządu. Razem z projektem zmian budżetowych minister rozwoju, a od niedawna także szef resortu finansów Mateusz Morawiecki ma zaprezentować projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Marek Chrzanowski został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Na stanowisku zastąpi pojutrze Andrzeja Jakubiaka. Andrzej Wajda będzie pochowany w przyszłym tygodniu w Krakowie na cmentarzu salwatorskim, gdzie spoczywają jego krewni. Sam zmarły wyraził taką wolę. Dokładna data ceremonii pogrzebowej nie jest jeszcze znana. Pogrzeb ma mieć charakter rodzinny. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Berlin. Sofia. Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Piotr Firan, zapraszam. Europosłowie są zaniepokojeni coraz silniejszą propagandą ze strony Rosji i Państwa Islamskiego. Wczoraj wieczorem na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych poparli projekt rezolucji w tej sprawie. Według przyjętego dokumentu strategiczna propaganda wymierzona w Unię Europejską i jej kraje członkowskie ma na celu przeinaczanie faktów. Chodzi też o wzbudzanie wątpliwości, dzielenie Unii oraz oddalanie jej od partnerów w Ameryce Północnej, a także sparaliżowanie procesu podejmowania decyzji, dyskredytowania unijnych instytucji oraz wzbudzanie lęku i niepewności wśród obywateli wspólnoty. W tym zakresie, zdaniem europosłów, przoduje Rosja. Kreml wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi takich jak think tanki, wielojęzyczne stacje telewizyjne, agencje informacyjne oraz troli internetowych w mediach społecznościowych. Tłumaczy dr Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To nie jest zjawisko na tyle szerokie jak popularne programy telewizyjne, które budują świadomość mieszkańców zachodniej Europy, ale w skali politycznej jednak bardzo duże, ciągle i dominujące, ciągle sobie z nim bardzo wielu przedstawicieli życia politycznego i media zachodnie sobie z nim radzą. To nie jest też zjawisko dotyczące wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ono w pewnych ma mniejsze, a w pewnych większe natężenie. Przede wszystkim rosyjska propaganda stara się dotrzeć do słuchacza, widza
czytelnika niemieckiego, francuskiego, bo to są te kraje, gdzie istnieją bardzo duże środowiska potencjalnie przeciwne zaognianiu stosunków z Rosją. To jest też grupa zwolenników Brexitu swego czasu w Wielkiej Brytanii. Według rezolucji Unia Europejska i jej mieszkańcy są także celem działań państwa islamskiego. Eurodeputowani zaapelowali więc do instytucji i państw Unii o ściślejszą współpracę w celu ochrony szczególnie młodych ludzi przed radykalizacją i rekrutacją przez terrorystów. Zaproponowali także zaangażowanie w te działania wiodących muzułmańskich uczonych, którzy ich zdaniem będą wiarygodni w obalaniu propagandy dżihadystów. A teraz europejskie zamieszanie wokół jogurtu. Nazwa jogurt grecki ma być zastrzeżona wyłącznie dla produktów powstałych w Grecji, zdecydowała Komisja Europejska. Do tej pory jogurtami greckimi nazywane były produkty nabiałowe o gęstej konsystencji, niezależnie od tego, w którym kraju zostały wyprodukowane. Od teraz takie jogurty nie będą mogły korzystać z tej nazwy i będą musiały być sprzedawane pod nazwą. Jogurty na recepturze greckiej czy jogurty stylu greckiego, mówi Krzysztof Kokoszczyński z portalu euractiv.pl. Wszystko zaczęło się od zeszłorocznej decyzji czeskiego rządu, którym rozporządzeniem określał właśnie warunki nazywania produktu jogurtem greckim, co dało Atenom pretekst i powód, żeby domagać się ochrony tej nazwy w Brukseli. Na pewno ona daje rządowi w Atenach podstawę do zaskarżania producentów, którzy nie posłuchają się tej decyzji przed odpowiednimi sądami, najpierw krajowymi, później europejskimi. I Ateny już zapowiadały, że będą to robiły i będą się domagały ochrony nazwy w pozostałych krajach unijnych. Rozporządzenie Komisji Europejskiej to nie jedyny sukces Grecji. Mieszkańcy kraju domagają się również wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony nazwy Serfeta w umowie handlowej między Unią Europejską a Kanadą. To był Euroserwis w Polskim Radiu 24. Na kolejne wydanie zapraszam jutro o 8.16. Dwadzieścia minut po ósmej. Sportowe wydarzenia dnia. I zgodnie z zapowiedzią studiu, Rafał Bała, naczelna redakcja sportowa, zapowiadałeś, że przyjrzymy się bliżej piłce nożnej i siatkówce. Od której dyscypliny zaczniemy? No to zaczniemy od siatkówki, bo wczoraj bardzo ważne wydarzenie dla polskiej siatkówki, ale też dla siatkówki światowej, bo jedna z najsilniejszych reprezentacji na świecie, czyli reprezentacja Polski, będzie miała nowego trenera 31 grudnia. Vegasa kontrakt Stefana Antigi, czyli Francuza, który zdobył z biało-czerwonymi w 2014 roku Mistrzostwo Świata, no ale kolejnych sukcesów już miał nie będzie, przynajmniej w najbliższych latach z naszą kadrą, bo kończy mu się kontrakt i wczoraj decyzja zarządu PZPS była taka, że ten kontrakt nie zostanie przedłużany, a tak argumentował tę decyzję prezes Siatkarskiego Związku Jacek Kasprzyk. To nie jest to, że Stefan źle pracował, po prostu myślę, że okres, który był, no się skończył, tak, i chcemy otworzyć nowy rozdział, chcemy, żeby był nowy impuls dla drużyny, bo w przyszłym roku mamy bardzo ważne Mistrzostwa Europy w Polsce i to jedyne argumenty, które padają. Zarząd podjął decyzję, dlatego tak to długo trwało, bo no, zdania były różne i argumentów sam Stefan pokazał kilku osobom, że są argumenty. Inni pokazali Stefanowi, że te argumenty są za słabe i sytuacja jest jaka jest. Do samego końca nie było prowadzonych żadnych rozmów z żadnym trenerem, żadnych negocjacji. Zaczynamy procedurę nową poszukiwania trenera dla reprezentacji Polski. Czekamy na oferty, kto złoży i będziemy zapraszać na rozmowę. Zawsze ta zmiana prowadziła do sukcesu polską reprezentację, że ten nowy impuls daje zawodnikom nowego takiego kopa do dalszej współpracy, do ciężkiej pracy. No i myślę, że to będzie miało jakieś efekty. Natomiast no, zobaczymy, jak człowiek też czasem jest omylny, no bo możemy najwyżej żałować za rok decyzji, ale to no, na dzień dzisiejszy decyzja jest taka, jaką usłyszeliście. Chcielibyśmy, żeby ten sukces był coroczny, a tych imprez jest za rok Mistrzostwa Europy. U nas za dwa lata obronimy tytułu Mistrzów Świata, potem znowu Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie, Puchar Świata jeszcze w Niemczech, także imprez jest bardzo dużo, no i byśmy bardzo chcieli, żeby no, przynajmniej jakieś dwa krążki w czteroleciu były dla Polski. Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk. Jakie odczucia towarzyszyły Antidze tuż po tym, jak dowiedział się, że odchodzi ze stanowiska selekcjonera?
Słyszałem dużo rzeczy od tydzień. Teraz jest oficjalnie, nie będę trenerem reprezentacji Polski. Oczywiście jestem rozczarowany, bo fajnie było. Fajnie było pracować z chłopakami, z moim sztabem. Czyli miałem ochotę być trenerem za rok na mistrzostwa w Polsce. Przyjeżdżając tutaj te kilka godzin temu, miałeś nadzieję, że jeszcze te losy twoje się odwrócą, że będzie dobrze? No, oczywiście. No, na początku tym była jedna komisja, potem druga, potem trzecia, i teraz zarząd. Czyli myślę, że moje argumenty byli dobre, bo miałem prawo, żeby dyskutować dalej z związkiem. Ale no, oczywiście teraz mam kontrakt do grudnia i to już prawdziwy sukces, no, bo będzie do końca kontraktu. Ostatnie tereny to nie byli stanie. Czyli już jest fajnie. I oczywiście no, najważniejsze to był wynik na igrzyska. Awansowaliśmy, to było ciężko i już dobre, ale potem to chcieliśmy wygrać medal, zdobyć medal. Nie zdobyliśmy żadnego medalu w tym roku i nawet jeżeli naprawdę pracowaliśmy dobrze, ciężko było. Ale to wyniki są bardzo, bardzo ważne, chyba są ważniejsze. Zawodnicy, że byli najlepsi, byli w Rio. Oczywiście brakowało doświadczenia, to jasne, bo ta drużyna jest młoda, dużo młodsza niż 2 lata temu. Ale po każdego turnieju to ta drużyna uczyła się i będzie to też lepsze. No oczywiście są takie błędy, jak zawodnicy na boisku, ja jako trener robiłem błędy, to... Ale był taki moment, kiedy decydowałem, kiedy wybrałem, to robiłem najlepsze dla drużyny i oczywiście jest dużo łatwiej analizować potem niż przed meczem albo przed akcją. To twoja pierwsza praca jako trenera. Dużo się nauczyłeś jako trener, no bo to już od razu na głęboką wodę cię rzucono, prawda? Że od razu reprezentacja i wielkiego kraju, prawda? Bardzo mocnego. Tak, nauczyłem się. Miałem uczyć się bardzo szybko. I nawet kiedy byłem jeszcze zawodnikiem w Bełchatowie, pracowałem w domu, no, po treningu. I potem oczywiście pierwszy rok. Nie miałem dużo czasu, 4 miesiące, żeby przygotować mistrzostwa świata, czyli sztabem z Filipem dużo. Oczywiście uczyłem się i potem to nie koniec, bo cały czas próbuję być lepszym trenerem i znaleźć nowe sposoby, żeby proponować nowe ćwiczenie do drużyny. Jestem pewny, że jestem lepszym trenerem niż byłem 2 lata temu. Z twoich słów wynika, że rozumiesz ten argument, że to igrzyska były najważniejsze w tym czterolecie, prawda? I nie masz wielkich pretensji, że po prostu tak zarząd zdecydował. To wiem jak jest, to jest sport, czyli oczekiwania są wysokie cały czas. Związek jak my, zawodnicy, sztab, jesteśmy ambitni i cały czas szukamy wygrać. Jak nie wygramy, to rozumiem, że chyba jest czas, żeby zmienić. Mieszkam w Warszawie, w rodzinie i czuję się bardzo dobrze, czyli będę w Polsce. Czyli nie czekam na decyzję, żeby mieszkać, nie wiem, w Francji, w Hiszpanii. Nie, zostaję w Polsce. Ale czy też już myślisz o jakimś klubie, czy może coś takiego być? Bo jak się tutaj twój kontrakt skończy po grudniu z reprezentacją Polski? Oczywiście myślałem, bo i są już kilka opcji. Jak się czułeś wchodząc tam? Czułeś się jak na jakiś egzamin taki, bo zadawano ci też pytania. Byłeś zestresowany jak na egzaminie, czy po prostu nie? Stres jest, ale dużo więcej, to jest dużo więcej, gdy jest ważny mecz, czyli to oczywiście nie jest pierwszy raz, że mam komisji. Trzeba odpowiedzieć, trzeba wytłumaczyć argumenty i nic specjalnego. Kto może być następcą twoim, następnym trenerem reprezentacji? Nie wiem. Teraz nie wiem, kto jest dostępny, kto ma ochotę, to nie wiem. Oczywiście jest ważny parametr, że każdy trener, jeżeli pracuje w Polsce, nie może trenować w klubie też. I to myślę, że jest ważne. To jest bardzo ważne, a nowy trener, no nazwisko nowego trenera poznamy za kilka tygodni. Na razie wiadomo, że nie będzie konkursu. Działacze Polskiego Związku Piłki Siatkowej czekają na oferty, które wpływają od menedżerów. No i już wkrótce powinniśmy się przekonać, czy jakieś kolejne zagraniczne wielkie nazwisko, a może ktoś z Polski, bo kilku kandydatów na pewno jest. Dziś wieczorem w Warszawie trzeci mecz polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata 2018. Po zwycięstwie nad Duńczykami podejmujemy najsłabszą ekipę w tabeli grupy E, Armenię. Niestety zagramy w tym meczu osłabieni. Do kontuzjowanych Michała Pazdana i Arkadiusza Milika, który wczoraj przeszedł operację kolana w Rzymie, dołączył Łukasz Piszczek. Obrońca Borussii opuścił zgrupowanie, narzekając na ból kolana. Bardzo
Bardzo żałujemy, że nie ma z nami Łukasza Piszczka, ale tak to jest w piłce, że trzeba być na to przygotowanym. Stąd między innymi następni zawodnicy będą mieli szansę zagrać w tym bardzo ważnym dla nas meczu. Co do ustawienia, co do personaliów, będzie ostateczna decyzja. Jeszcze mamy rozruch przedmeczowy rano o godzinie 11. Po tym treningu będą ostateczne decyzje. Mówił trener kadry Adam Nawałka, a Paweł Wszołek przestrzega przed lekceważeniem dzisiejszych rywali. W dzisiejszej piłce nie ma łatwych meczów i my jesteśmy tego świadomi. Widzieliśmy ten mecz, który przegrali 5-0, ale też mecz nie ułożył się po ich myśli. Ale na pewno musimy podejść do tego meczu z szacunkiem i przede wszystkim też wierzyć w swoje umiejętności, bo trzeba po prostu wychodzić na boisko z takim nastawieniem i być skoncentrowanym, a jestem pewny, że będziemy grać bardzo dobrze i wierzę w te 3 punkty. Piłkarska reprezentacja Armenii po 2 porażkach w eliminacjach chce się odbudować w meczu przeciwko Polsce. Obie drużyny spotykały się ze sobą 5-krotnie. Polacy 3 razy wygrali, raz zremisowali, raz schodzili z boiska pokonani. Ostatni mecz odbył się w Erywaniu w 2007 roku, gdzie Armenia wygrała 1-0. Początek spotkania Polska-Armenia o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w innych dzisiejszych meczach Kazachstan-Rumunia o 18:00, Dania-Czarnogóra 20:45 i Polska-Armenia 20:45. W grupie C Niemcy-Irlandia Północna, Norwegia-San Marino-Czechy-Azerbejdżan, w grupie F Słowenia, Anglia, Słowacja, Szkocja i Litwa, Malta to oczywiście te najważniejsze dzisiejsze wydarzenia sportowe. Sportowe wydarzenia dnia, o nich Rafał Bała z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Jest 8:30. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Co 10 skontrolowany autobus komunikacji miejskiej we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy stracił dowód rejestracyjny. Inspekcja Transportu Drogowego opublikowała wyniki kontroli. W sumie sprawdzono stan techniczny i dokumenty w 63 pojazdach. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Najpoważniejsze nieprawidłowości dotyczyły niesprawnych hamulców, wycieków płynów eksploatacyjnych i niesprawnego oświetlenia. Co prawda zatrzymano co 10 dowód rejestracyjny, ale niezdolne do dalszej jazdy były tylko 2 autobusy. To lepszy wynik niż w czasie poprzednich tego typu kontroli. Badania też są dokładniejsze, bo ITD ma mobilną stację diagnostyczną, najnowocześniejszą w kraju. Mówił Przemysław Gałecki z Radia Wrocław. Brytyjskie media żegnają Andrzeja Wajdę. The Times poświęca mu rozbudowany nekrolog, The Guardian komentarz redakcyjny. Wielki polski reżyser przetrwał 2 okropne dyktatury, by przynieść nam wiadomość pełną nadziei, prawdy i odwagi, czytamy w Guardianie. Jego najważniejsze filmy pokazują wolność, odpowiedzialność i miłość wyrastające w tym okropnym środowisku, zupełnie jak kwiat, który zawłaszcza na nowo lej po bombie. W czasach, gdy na całym kontynencie małe populizmy kwitną, jego życie i praca przypominają, że ludzkość jest większa i lepsza niż wiele marzeń, za którymi podąża i że zawsze możemy je wybrać lepiej, pisze Guardian. The Times w rozburwanym życiorysie nazywa reżysera romantycznym idealistą i pisze tak. Wajda obawiał się, że zimna wojna sprawiła, iż publiczności na Zachodzie nie spodobają się jego patriotyczna wrażliwość i styl, ale nie docenił swojego wpływu. Jego reputacja rosła, a on w coraz większym stopniu zajmował miejsce pośród wielkich światowego kina, obok Bergmana, Felliniego i Kurosawy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Internetowy gigant Facebook usunął fałszywy, satyryczny profil jednego z wpływowych polityków w Brazylii, poinformował znany brazylijski portal Universo Online. Wcześniej brazylijski sąd nakazał wprowadzenie blokady Facebooka na terenie całego kraju. Jak podaje Universo Online, Facebook uległ naciskom sądu i usunął fałszywy profil ośmieszający Udo Dolera. Pierwszy taki nakaz brazylijski sąd wydał w tej sprawie jeszcze we wrześniu, ale Facebook nie zastosował się, twierdząc, że nie ma możliwości technicznych, by zlikwidować profil.
pisze Universo Online. Sędzia skazał więc Facebooka na grzywnę i na 24-godzinną blokadę w całej Brazylii, choć nie wyznaczono żadnej konkretnej daty. Udo Doller z Partii Demokratycznego Ruchu Brazylijskiego ubiega się o reelekcję na stanowisko burmistrza największego miasta stanu Santa Catarina, Joinville. Rafał Modrzyk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po godzinie 8. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. A w studiu ponownie Piotr Wąż. Nie udało nam się spotkać z naszym gościem na żywo w studiu, dlatego łączymy się telefonicznie, a naszym gościem w drugiej rozmowie 24 pytań jest była minister edukacji, posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry, słyszymy się. Witamy panią, świetnie. W takim razie będzie jeszcze więcej pracy, mówi minister edukacji Anna Zalewska. Nie będzie zwolnień, będzie więcej pieniędzy, no i będzie czas na korygowanie błędów, nawet 5 lat. Skoro wszystko jest doskonale przygotowane, jak zapewnia resort, to skąd te wczorajsze protesty, pani poseł? No nie tylko wczorajsze protesty, ale również chciałam zwrócić uwagę pani minister i zapytać, skąd w takim razie te niepokoje rządowego centrum legislacyjnego. Mówienie o tym, że nie będzie zwolnień nauczycieli, że będzie więcej pracy, że będzie lepiej i będziemy szczęśliwi i zdrowi z malowaniem trawy na zielono, bo mamy niż, w związku z tym potrzebujemy, będziemy mieć coraz mniej uczniów. Ta propozycja MEN-u spowoduje, że nie tylko dlatego część nauczycieli będzie musiała odejść z zawodu, bo po prostu mamy mniej uczniów, więc potrzebujemy mniej nauczycieli, ale również wymusi to ta zmiana. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że dzisiaj w bardzo wielu miejscach Polski nauczyciele w szkołach podstawowych czy też w liceach pracują w niepełnym wymiarze godzin. To po prostu jest zbyt mało klas, zbyt mało dzieci, żeby mogli mieć pełne pensum. Jeżeli na przykład do szkoły podstawowej, sześcioklasowej dojdą 2 roczniki dzieci, no to przecież każdy dyrektor szkoły w pierwszej kolejności doda godzin tym nauczycielom, z którymi pracuje. I dopiero ewentualnie w drugiej kolejności sięgnie po nauczycieli gimnazjalnych. Dokładnie ten sam mechanizm będzie działał w przypadku szkół ponad... A minister cały czas zapewnia, że nikt z powodu reformy edukacji i cofnięcia likwidacji gimnazjów nie straci pracy. Jeśli będą nauczyciele tracić pracę, to tylko właśnie z tych powodów demograficznych, o których mówi pani poseł. Panie redaktorze, ale mamy za sobą dokładnie tą samą sytuację, dlatego że pani minister tego czasu wyszła na mównicę i powiedziała, że żaden nauczyciel wczesnoszkolny nie straci pracy dlatego, że sześciolatki zostały w tych szkołach. I oczywiście ponad 3000 nauczycieli straciło tę pracę, no ale jak tutaj rozmawiać z minister, która po prostu nie chce widzieć rzeczywistości, no opowiada bajki. No nie jest możliwe, jeżeli 80% dzieci, które powinny były być w pierwszej klasie szkoły podstawowej, zostało w przedszkolu, to proszę mi powiedzieć, jakim cudem ci wszyscy nauczyciele, którzy mieli z nimi pracować, mają w dalszym ciągu pracę. Oczywiście to jest niemożliwe i rzeczywistość pokazała, proszę pogadać wszystko jedno z którym z samorządów, 2500 gmin w Polsce, nauczyciele tracili pracę i dokładnie tak samo będą tracić pracę przy okazji tej zmiany, ale to, że nauczyciele stracą pracę, to jedno. Największy problem jest z tym, że na tym wszystkim tracą dzieci. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili mamy, że w roku 2019 na poziomie ponad gimnazjalnym spotkają się 2 roczniki dzieci. Mam nadzieję, że słuchają mnie rodzice dzieci, które w tej chwili są w 6 klasie i dzieci, które dzisiaj są w pierwszej klasie gimnazjum. 2019 rok to jest rok, w którym do liceum w Polsce pójdzie nie 350 tysięcy dzieci, tylko 700. Proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał nabór do takich szkół. Te szkoły nie będą w stanie pomieścić 2 roczników dzieci. Jeśli
chodzi o dobro dzieci, pani poseł, to nasze poranne goście, poseł Marek Jakubiak, mówił, że to właśnie pani i pani decyzja pani rządu zabrała i jemu dziecku rok dzieciństwa, ponieważ to właśnie pani kazała posyłać dzieci sześcioletnie do szkoły, a nie do przedszkola. No to w takim razie bardzo proszę przy najbliższej okazji zapytać pana posła, że skoro ja zabrałam dziecku sześcioletniemu dzieciństwo, to czy w takim razie pan poseł uważa, że dziecku siedmioletniemu dzieciństwo można zabrać? No to jest to absurdalne myślenie. Szkoła nie jest od tego, żeby zabierać dzieciom dzieciństwo. Rzeczywiście PiS-owi udało się jedno. Udało się przekonać rodziców, że szkoła to jest takie straszne miejsce, przed którym dzieci trzeba chronić jak najdłużej się da. No tylko rozumiem, że ta szkoła jest strasznym, nieprzyjaznym, okropnym miejscem dla zabierającym dzieciństwo dziecku, które ma 6 lat, a dla dziecka, które ma 7 lat, to już jest przyjazną, fantastyczną szkołą. No, jakby pani była ministrem edukacji, to właśnie taką straszną klasą wydawała się klasa 7, która zbierała dzieci w wieku w pierwszej klasie szkoły podstawowej i jeszcze 6-latki. To też był bardzo duży protest społeczny i bardzo duże obawy rodziców, więc sytuacja jest trochę analogiczna. Panie redaktorze, jeżeli byłam wczoraj w Płocku, na spotkaniu był jeden z dyrektorów szkół podstawowych i mówi tak: ja mam dużą szkołę podstawową, w tej chwili to znaczy się szkoła dla klasy 1-6, za chwilę powinnam z tych szóstych klas, których mam kilka, zrobić klasę 7. Mój budynek tego nie pomieści. W związku z tym ja będę musiała wybrać, które klasy 6 zostawię w tej szkole, a które przeniosę do innej szkoły. Proszę powiedzieć, kto ma decydować o tym? Znaczy, jak rozwiązać taką sytuację, w której część dzieci, rozumiem, że taka jest intencja PiS-u, będzie mogła zostać w tym samym środowisku i rozumiem, że był problem, kiedy dzieci 6-latki spotykały się na korytarzu z 12-latkami, ale nie będzie żadnego problemu, kiedy dzieci 7-letnie będą się spotkały z 15-latkami. A może poczekać pani poseł na efekty tych prac i tych zmian, skoro ponad połowa badanych Polaków przez Dziennik Gazetę Prawną twierdzi, że zmiana w oświacie jest dobra, reforma edukacji jest dobra, likwidacja gimnazjów jest dobrym pomysłem, to może dać się temu pomysłowi jednak szansę. Panie redaktorze, zdecydowana większość ludzi nie wie, w jaki sposób PiS chce tę reformę przeprowadzić. Taką podstawą w pracy szkoły są podstawy programowe. To jest takie zdefiniowanie. Tak, które się muszą stworzyć. Wiemy, znamy też terminy. Ale panie redaktorze, ale przeciętny człowiek nie wie, bo skąd ma wiedzieć, że podstawę programową pisze się dla całego etapu edukacji, czyli na przykład definiuje się, czego dziecko powinno się dowiedzieć z fizyki pomiędzy klasą 5 a klasą 8. I teraz to, co wymyśliło Ministerstwo Edukacji, może brać udział w konkursach na różne kuriozalne pomysły. Dlatego, że ministerstwo wymyśliło, że będzie pisało podstawę programową od klasy 7. To tak jakby pan zaczynał pisać książkę od 15 rozdziału. I jeszcze w dodatku, w normalnej sytuacji podstawy programowe się tworzy rok, 2 lata, a pani minister powiedziała, że będzie chciała mieć podstawy do końca listopada, a jeszcze ma nie wszystkie zespoły zebrane. No przecież pani też tworzyła elementarz ekspresowym tempie, na kolanie mówić. Nieprawda. Jeżeli chodzi o to tworzenie elementarza dla klasy pierwszej, trzeciej, to tak naprawdę klasa trzecia, prace nad tym się skończyły kilka miesięcy temu. Pani czyli podleci na bazie podstawy programowej, która istniała, powstawał szczęśliwie 3 lata. I proszę mi nie opowiadać takich bzdur, przepraszam, zdenerwowałam się trochę, bo ciągle to słyszę, że Platforma też coś robiła. Kiedy Platforma zmieniała podstawy programowe, to trwało to 1,5 roku, a nie 6 tygodni. Pani poseł, kto kogo zmobilizował do wczorajszego protestu? ZNP Platformę, czy może Platforma z opozycją, zresztą opozycji, Związek Nauczycielstwa Polskiego?
Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak każdy związek zawodowy, jest od tego, żeby bronić swoich pracowników w branży, dla której pracują. Jeżeli coś mnie dziwi, to dziwi mnie, że nie ma w tym proteście solidarności. Jest czymś oczywistym, że związek zawodowy jest od tego, żeby bronić miejsc pracy dla nauczycieli. Solidarność mówi tak, nauczyciele na reformie skorzystają, a zwolnienia mogą dotyczyć jedynie 1500 gimnazjów samodzielnych. O, no i co z tego? No i 1500 gimnazjów, to w takim razie rozumiem, że to jest nic. To znaczy, że rozumiem, że 1500 gimnazjów to dla Związku Solidarności zarazy ilość osób, które nie pracują, to jest nic. Tak, to jest, Solidarność ma ten podstawowy kłopot, że postanowiła zostać parasolem dla rządu i myślę, że wcześniej czy później będzie miała z tym duży kłopot, ponieważ traci wiarygodność wśród swoich członków. Zresztą już ją traci. No, podobnie jak ZNP, które od bardzo wielu lat domagało się likwidacji gimnazjów, a teraz mówi, że gimnazja są dobre i wara od nich. A Jarosław Kaczyński głosował za gimnazjami, a teraz jest przeciwko nim. No, kłopot polega na tym, że PiS do tej reformy przyjęło fałszywą tezę, bo PiS mówi, musimy zlikwidować gimnazja, ponieważ gimnazja się nie sprawdziły. Otóż to jest nieprawda, dlatego że widać gołym okiem, pokazują te badania, że gimnazje się sprawdziły. Jeżeli pan zobaczy... Badania swoją drogą, praktyka swoją drogą, jaka mówią praktyka? Zwolennicy. Jaka praktyka? To znaczy, co jest... może pan je przybliżyć? Na tym polega... No chociażby wyniki uczniów, które nie zadowalają uczelni wyższych. Panie redaktorze. Później. I rozbijają ten podział, rozbija Trybunał Uczelni. Ale to są zdania właśnie ekspertów, które ja cytuję. Panie, ale rozumiem, że sama likwidacja gimnazjów załatwi ten problem. Pani poseł, na koniec jeszcze jedno pytanie mam. A propos tej wiarygodności. CBOS zapytało Polaków o to, co sądzą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się też, czy nie wywiązuje z obietnic wyborczych. No i Polacy stwierdzili w opinii 56% pytanych, Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne, bo wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych. Niecałe 40% stwierdziło przeciwnie. Czyli ja powiem tak, są takie obietnice, z których moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby PiS się nie wywiązywało, ponosi odpowiedzialność polityczną i proszę mi wierzyć, będzie za to płacić. Z pewnym uśmiechem mówię, że ten podwójny rocznik dzieci się spotka w liceum w roku 2019, to jest rok wyborów, bo Polacy mają prawo myśleć sentymentalnie, uważać, że jeżeli oni kończyli ośmoklasową podstawówkę w ubiegłym wieku i było dobrze, no to oczywiście będzie dobrze tak samo. Natomiast rząd musi być odpowiedzialny. To, co robi minister Zalewska i sposób, w jaki do tej reformy podchodzi, wskazuje na całkowity brak odpowiedzialności. I już to widać nawet w rządowym centrum. I musimy kończyć. I musimy kończyć. Pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, była minister edukacji, naszym telefonicznym gościem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Kwadrans dzieli nas od godziny 9. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Podczas posiedzenia rządu ministrowie mają się zająć autopoprawką do tegorocznego budżetu, która dotyczy środków na wypłatę zaliczek do dopłat bezpośrednich dla rolników. Jak wyjaśnia resort finansów, chodzi o przeniesienie 9 miliardów złotych w tak zwanym budżecie środków europejskich. Polska ratyfikowała porozumienie paryskie. Po zaakceptowaniu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta odpowiednie dokumenty zostały złożone w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Armenią. Będzie to trzecie spotkanie naszej kadry w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Rosji i drugie w ciągu ostatnich dni rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek o 20:45. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Czym żyje świat, co komentują międzynarodowe media? O tym teraz porozmawiamy w studiu Agata Kasprolewicz z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Nie może być inaczej, bo nie milkną echa dotyczące drugiej debaty prezydenckiej. Dużo komentarzy w takim tonie, że kandydaci
sięgnęli dna, jeżeli chodzi o tematy. Tak, że to jest żenada, że to jest obrzydliwe, absolutnie poniżej poziomu i polityka już sięgnęła bruku i rzeczywiście patrząc na to, jak ta debata wyglądała i co się też działo przed debatą, trudno o inne komentarze i trudno o optymizm. No właściwie co, seks, taśmy, nagrania, podsłuchy, seksizm, kłamstwa, to jest to, co w tym momencie wypełnia debatę polityczną w Stanach Zjednoczonych i nie jest to debata na temat gdzieś tam daleki od tego, co najważniejsze, tylko to jest debata na temat tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, kto będzie rządził Ameryką i kto no, w związku z tym w pewnym sensie będzie rządził światem. Ale kto o tym zapomniał? Sztaby? Sami kandydaci, którzy chociażby wchodząc na tę debatę nie podali sobie ręki? Ja myślę, że to jest atmosfera, która została podyktowana na pewno przez Donalda Trumpa, prawda? Który na początku był taką egzotyczną postacią, nikt nie dawał wiary, że jemu uda się zdobyć nominację, wydawało się, że to jest taka bańka mydlana. No później okazało się, że nie, że wyprzedził wszystkich innych kandydatów z partii republikańskiej. Teraz już gra o najwyższą stawkę, gra o Biały Dom, ale to właśnie on od samego początku narzucał ton tej debacie, co jest też przerażające, bo wydaje się, że Hillary Clinton w pewnym sensie też ustawiła się w pozycji kandydata, który przede wszystkim zbija swój kapitał słabością, znaczy na słabości Trumpa, na tej jego obrzydliwości, mówiąc wprost, chyba można już takich słów używać, biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, o których się dowiadujemy, jak choćby no, to nagranie opublikowane przez Washington Post sprzed 11 lat, to nie ma znaczenia, no tak seksistowskie, tak wydaje mi się, że też niesmaczne. No, niesmaczne, ale też przesiąknięte przemocą wobec kobiet rozmowy, no nie powinny absolutnie nigdy nawet w jakimś prywatnych okolicznościach zaistnieć w przypadku człowieka, który chce być prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc tak, no zapewne to jest ton narzucony od samego początku tej debaty przez Donalda Trumpa, no czym wyżej on idzie, tym ten ton jest zaostrzony, no tym też czym ostrzej gra przeciwnik, czyli Hillary Clinton. Powiedzmy sobie szczerze, to, że te taśmy w Washington Post zostały opublikowane w przeddzień tej debaty, nie może być absolutnie przypadkiem. To, że Hillary Clinton sięga po takie metody, oczywiście nikt nie udowodnił, że to Hillary Clinton te taśmy zdobyła i że to ona stoi za ich publikacją, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby to nie była rozgrywka polityczna. Więc jeżeli przeciwnik sięga po metody Donalda Trumpa, no to ta debata jest coraz brudniejsza. Aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądała trzecia. Aż strach sobie, tak, pomyśleć, jak będzie wyglądała trzecia. I to jest w ogóle takie pytanie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo my w pewnym sensie no, opowiadamy o tym, jak to jest dziwne, jak to jest egzotyczne, jak to jest na swój sposób zabawne. Pewnie byłoby zabawne, gdyby nie chodziło właśnie o prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyby to nie była ta polityka na najwyższym poziomie. I co się dzieje ze społeczeństwem amerykańskim, bo przypomnijmy, że wydawało się przez moment, że kiedy te taśmy Washington Post zostały opublikowane, to wydawało się, że to jest koniec Donalda Trumpa. Też wielu ważnych polityków partii republikańskiej wycofało swoje poparcie dla niego. Okazuje się, że po tej debacie Hillary Clinton nieco zwyciężyła. To są różne sondaże i oczywiście różne dane na ten temat, ale to nie jest tak, że Donald Trump przepadł, że on nie ma szans. Nie, nie, wręcz odwrotnie. Mówi się, że pewne momenty tej debaty były dla niego. Że to on prowadził, że to on znów zapunktował. I pytanie, co się dzieje ze społeczeństwem, prawda?
To w kontekście debat koniecznie musimy odwiedzić Wielką Brytanię, bo skoro rozmawiamy o klasie politycznej, o sposobie dyskusji, no to powiedzmy, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. No właśnie, to jest pewnie ta analogia, która się sama przez się nasuwa, bo o ile w Wielkiej Brytanii ta debata, też duża, ważna debata przed referendum w sprawie Brexitu wydawało się i no tak, pozornie faktycznie dotyczyła przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, to też po tym referendum 24 czerwca, kiedy okazało się, że większość Brytyjczyków zagłosowało za wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty i zaczęto analizować to, w jaki sposób poszczególne części Wielkiej Brytanii zagłosowały, to coraz większa liczba obserwatorów, dziennikarzy, ekspertów zaczęła podkreślać, że tutaj tak naprawdę nie chodziło o Unię Europejską, tylko chodziło o bunt Brytyjczyków wobec elity politycznej, wobec establishmentu, że to duże partie zawiodły, zarówno lejburzyści, jak i konserwatyści, dlatego że te części, na przykład Anglii, które były twierdzami właśnie tych partii, zagłosowały zupełnie odwrotnie, zagłosowały za Brexitem. Jakby to był taki głos buntu, głos protestu. Być może to, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych, jest podobnym zjawiskiem, bo to wydaje się jednak mało prawdopodobne, żeby Donald Trump aż tak bardzo zaczarował Amerykanów, prawda? Żeby to była Dlatego wraca pytanie o podatność gruntu, tego wyborczego gruntu. I o to, co się dzieje w społeczeństwie, może nawet nie tyle w polityce, co właśnie w społeczeństwie, bo polityka wydaje się, że jest gdzieś obok i te ważne rzeczy też wydają się gdzieś obok. No, patrząc na to, co zostało niezauważone przez tę ohydną, obrzydliwą, pełną oszczerstw i brudów debatę, to rzeczywiście wydaje się, że zawodzą politycy, ale pewnie też media, które przede wszystkim analizują te potyczki polityków, którzy coraz bardziej sięgają bruku, zamiast te rzeczy autentycznie ważne i niepokojące, jak choćby to, co dzieje się w Jemenie, prawda? No właśnie, czas nas goni, a temat Jemenu nie może zostać przez nas pominięty. Tak, to jest jedna z tych historii, która została kompletnie zmarginalizowana gdzieś tam w cieniu debaty Trump-Clinton. To jest atak. Bardzo tragiczny, krwawy właśnie w Jemenie. Zginęło 140 osób w Sanie. To był atak w trakcie pogrzebu. Szyiccy rebelianci Huti jemeńscy oskarżają o ten atak międzynarodową koalicję pod egidą Saudyjczyków. Jemeńczycy wręcz apelują do Stanów Zjednoczonych o to, żeby po prostu militarnie zareagowały przeciwko Arabii Saudyjskiej. Jemen w ogóle jest... To jest pewnie takie dramatyczne miejsce na mapie świata ostatnio, bo do tych krwawych zamachów setki tysięcy ludzi giną, ofiarami zresztą tej wojny domowej, która ciągnie się już od lat. Przede wszystkim pozostają dzieci i Jemen z jednej strony pozostaje w cieniu wielkiej wojny w Syrii, wielkiej wojny z państwem islamskim, z drugiej strony w cieniu tej wielkiej polityki. Najważniejsze tematy, jakimi dziś żyje świat, o nich opowiadała Agata Kasprolewicz z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był poranek w Polskim Radiu 24. 4 minuty. Pozostały do godziny 9. Reklama. Ech, Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Witaj, arcymistrzu kierownicy, Einsteinie motoryzacji, miłośniku mruczenia i ryku, samochodów, silników. Ty wiesz, że o silnik należy dbać, więc przyjedź na BP, poznaj oczyszczającą technologię Active we wszystkich paliwach BP i zadbaj o kondycję swojego silnika. A w prezencie otrzymasz do 10 razy więcej punktów payback. Promocja trwa do 26 października. BP. Kierujemy się Tobą. Technologie Active zawierają wszystkie paliwa BP z wyjątkiem LPG. Z
W Media Expert przeceny na urodziny. Na przykład rewelacyjny smartfon iPhone za jedyne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Doktor nauk medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio, bo właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag. Taki powinien być magnez. Ludzie pytają mnie często o dobry przepis na mięso. A przecież nawet najlepszy przepis jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się znać. Albo brać je od kogoś sprawdzonego. Czyli z Lidla. Bo już teraz wyborna szynka wieprzowa w kawałku bez kości. Tylko 9,99 za kilogram. 9,99. Rzeźnik Lidla. Po prostu świeżo. Ładuj ciężary, pokonuj zakręty, pracuj bez przerwy. To w końcu twoje urodziny, Mercedesie. 20 urodziny Mercedes-Benz Polska. 20 lat ciężkich robót i końca nie widać. Z tej okazji kup bogato wyposażonego Mercedesa Vito za 79 990 zł netto lub Sprintera za 96 400 zł netto. Sprawdź też jubileuszową ofertę na Mercedesa Vito Tourer. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Nasza pani jest kochana. Co dzień uczy nas od rana. Całą lekcję gardło męczy. Potem chrypka ciągle dręczy. Zatem dzisiaj, w dniu jej święta, niech nie będzie zachrypnięta. Mamy dla niej więc wokaler, by nie miała chrypy wcale. Wyrób medyczny wokaler. Na chrypę i suchość w gardle. Nie tylko w dniu nauczyciela. W Media Expert przeceny na urodziny. Na przykład telewizor LED LG 49 cali za jedyne 1777 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Każdy jubilat, stojąc przed tortem i patrząc na świeczki, myśli o życzeniu, które chciałby, żeby się spełniło. My z okazji 15 urodzin programu Witaj pragniemy tylko jednego. By na polskich drogach było bezpiecznie. Weź udział w urodzinowej loterii Witaj i wymień 250 punktów na los. Każdy odebrany los to 20 groszy na poprawę bezpieczeństwa dzieci na przejściach. Loteria dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Najbliżej. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozmowa parlamentarna, czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16.15 w Polskim Radiu 24. Lucjan Olszówka, zapraszam. Autopromocja. Jest 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W południe początek posiedzenia rządu, wśród tematów budżet i umowa CETA. Światowy Dzień Walki z Otyłością. Lekarze zwracają uwagę głównie na zdrowie dzieci. Po wygranej piłkarzy z Danią dziś na Stadionie Narodowym mecz Polska-Armenia. Piotr Topoliński. Zmiany w tegorocznym budżecie czy informacja na temat przyjęcia umowy handlowej CETA między Unią Europejską a Kanadą to główne punkty dzisiejszego posiedzenia rządu. Razem z projektem zmian budżetowych minister rozwoju, a od niedawna także szef resortu finansów, Mateusz Morawiecki, ma zaprezentować także projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Resort rozwoju ma także przedstawić informacje na temat spodziewanego bilansu korzyści i kosztów umowy CETA dla Polski oraz skutków politycznych niepodpisania porozumienia. W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyła się debata w tej sprawie. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska ma zastrzeżenia do umowy. Niepokoi nas nowa zasada arbitrażu międzynarodowego, czyli nowy tzw. sąd inwestycyjny, który jest częścią tej umowy. Porozumienie ma być przyjęte podczas październikowego szczytu Unia Europejska-Kanada.
Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński ma zaprezentować informacje na temat celów oraz planowanych działań w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego. Minister w kancelarii premiera Beata Kempa ma przedstawić sprawozdanie z wizyty papieża Franciszka w Polsce. Początek posiedzenia rządu w południe. Marek Chrzanowski został powołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Informację przekazał rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ma świetne doświadczenie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracował w Radzie Polityki Pieniężnej, już przez wiele lat również angażował się jako kierownik w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w pracę tej jednostki naukowej, także ma doświadczenie, jest dobrze przygotowane, także będzie na pewno dobrze pełnił swoją funkcję. W 2015 roku Marek Chrzanowski został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Był też członkiem Rady Polityki Pieniężnej. We wrześniu tego roku złożył rezygnację ze stanowiska. Na stanowisku szefa Komisji Nadzoru Finansowego zastąpi pojutrze Andrzeja Jakubiaka. Nadwaga u dzieci jest dziś w centrum zainteresowania międzynarodowych ekspertów. Obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Już ponad 1/5 polskich dzieci i nastolatków zmaga się z nadwagą lub otyłością, podaje Warszawski Instytut Żywności i Żywienia. Odsetek ten rośnie i jest to szczególnie niepokojące, bo jak wynika z badań amerykańskich instytutów zdrowia, 80% tych ludzi, którzy byli otyli w dzieciństwie, będzie miało otyłość w wieku dorosłym. Dlatego, jak podkreślają dziś światowi eksperci, trzeba dzieciom ograniczyć dostęp do tłustych przekąsek i słodkich napojów oraz zapewnić ruch co najmniej 60 minut dziennie. Ważne jest też unikanie nadwagi w ciąży i karmienie niemowlaków piersią. Nadal sprawdzają się też stare sposoby naszych prababek. Najlepiej jest spożywać 5 niewielkich posiłków dziennie. Rafał Motrziuk, Polskie Radio. Polska zagra w Warszawie z Armenią w trzeciej serii meczów w grupie E kwalifikacji do piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. W sobotę Polacy pokonali Danię 3-2, a Ormianie przegrali u siebie z Rumunią.